Pomorską Nagrodę Jakości, który liczy już 21 lat, bo w tym roku mamy 21 edycję, ma bardzo taki szczytny cel, ponieważ celem jest promowanie najlepszych pomorskich organizacji, które charakteryzują się takim najwyższym poziomem w zakresie dojrzałości jakościowej. I misją Pomorskiej Nagrody Jakości jest uczynienie z naszych organizacji, stworzenie warunków dla organizacji Pomorza, by były konkurencyjne nie tylko w kraju, ale i w Europie. A ponieważ taki potencjał mamy, więc naszym celem jest wspieranie, dawanie pomocy, organizowanie różnych inicjatyw pomocniczych po to, żeby organizacje właśnie zaistniały w tej przestrzeni. Można powiedzieć, że nasze środowisko pomorskie jest jednym z bardziej aktywnych. Powiedziałbym, że jesteśmy jednym z pięciu najbardziej aktywnych ośrodków w kraju. Inne ośrodki zazdroszczą nam tego typu inicjatywy. Myślę, że warto iść w tym kierunku, tym bardziej, że zagadnienie jakości jest zagadnieniem uniwersalnym, zawsze aktualnym. Pomorskie organizacje są to podmioty, z których możemy być dumni. Na przestrzeni lat obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój, a przy tym bardzo intensywne zainteresowanie różnymi podejściami, w tym modelami ukierunkowanymi na jakość. Oczywiście takim najbardziej podstawowym, popularnym jest wdrażanie systemów zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001, ale poprzez organizacje, Naczelna Organizacja Techniczna, a także poprzez kapitułę Pomorskiej Nagrody Jakości staramy się promować modele doskonałości. Na przestrzeni lat obserwujemy, że te modele spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Poziom organizacji, dojrzałość jakościowa tych organizacji z roku na rok się zwiększa, czego dowodem są znakomite wyniki audytów prowadzone przez audytorów Polskiego Rejestru Statków. Zmianę podejścia do jakości naszych pomorskich firm wymusił rynek i wymusili partnerzy biznesowi. Ponieważ prawie każda firma nasza pomorska eksportuje swoje wyroby, głównie zresztą na rynek europejski, na rynek Unii Europejskiej, to te wymogi tych produktów tam dostarczanych siłą rzeczy musiały osiągnąć ten poziom wymagany na świecie. Stąd nasze pomorskie firmy z roku na rok i swoje podejście do tych wymogów jakościowych zmieniały, podnosiły. Dzisiaj można powiedzieć, że ta sytuacja jest radykalnie inna w porównaniu z tą sytuacją sprzed kilkunastu lat. Ale oczywiście są różne branże, różne wymagania i najbardziej widoczną jest ta branża, która jest weryfikowana przez klientów rynkowych. Jakiegoś czasu obserwujemy, że do konkursu zaczęły zgłaszać się pomorskie instytucje, które funkcjonują w obszarze opieki zdrowotnej. To jest bardzo budujące, bo każdy z nas był, jest czy będzie pacjentem, więc z punktu widzenia zwykłego człowieka jest to, myślę, bardzo budujący kierunek. Wiele już szpitali, przychodni zdobyło różnego rodzaju certyfikaty jakościowe, akredytacje, nagrody związane z podnoszeniem właśnie jakości obsługi pacjenta. A takie też firmy prywatne, szczególnie stomatologiczne, to wręcz służą jako wzór nawet firmom zachodnim, bo do mnie wielokrotnie przyjeżdżają osoby, które mówią, że korzystały z naszych usług, na przykład dentystycznych, i mówią, my takich klinik stomatologicznych u siebie nie mamy. O takiej jakości, o takim wyposażeniu i stosujących najnowocześniejsze technologie stomatologiczne. Jakość to najwyższa i najważniejsza wartość w działalności medycznej, bo od jakości zależy życie i zdrowie pacjenta, które jest dla nas bezcenne. I żeby uzyskiwać dobre rezultaty w pracy, mierzymy ją nie tylko dobrymi efektami
terapeutycznymi i estetycznymi, ale również bezpieczeństwem wykonanych zabiegów. Na każdym etapie oczekiwania na wizytę, rejestracji, a następnie całego procesu leczenia pacjent musi odnosić pełne zadowolenie. Najważniejszym elementem w procesie leczenia jest stosowanie wyłącznie najlepszych, najnowocześniejszych materiałów, najnowocześniejszych technologii produktowych, procesowych, sprzętowych i farmakologicznych, które dają pacjentowi najwyższy poziom zabiegu medycznego. Kiedy w roku 1991 powołaliśmy spółkę Viva Dental, ustanowiliśmy 5 aksjomatów strategii rozwoju. To była jakość, dywersyfikacja, specjalizacja, innowacje oraz kształcenie własnych kadr. Przyjęliśmy też zasady TQM, czyli Total Quality Management, czyli jakościowej unifikacji we wszystkich obszarach i na wszystkich poziomach naszej działalności. Jakość jest częścią naszej misji. Tę misję rozwijamy nie tylko w kierunku naszych pacjentów, ale również lekarzy. Kreując jakość obsługi pacjenta, jakość leczenia, budujemy przyszłe kadry w zakresie leczenia implantologicznego, które czerpią z najlepszych wzorców jakościowych. Tą placówką, którą zarządzam, jest szpital, a więc jest to placówka, do której zgłaszają się osoby, pacjenci w szczególnych sytuacjach życiowych. Dlatego jakość zaczyna się w zasadzie od pierwszego kontaktu pacjenta, klienta z personelem. Czy to na etapie rejestracji, czy na etapie już udzielania świadczenia zdrowotnego, a więc pielęgniarka, lekarz. To jest bardzo szerokie pojęcie, które tutaj się jest jego początek, tak? Ale dalszy rozwój to jest poprzez udzielanie informacji, poprzez umiejętne kierowanie tym pacjentem przez poszczególne etapy procesu diagnostycznego, poprzez bezpieczeństwo udzielanych świadczeń, poprzez informacje od początku do końca, gdzie ten pacjent ma się podziać po udzieleniu świadczenia zdrowotnego. Jakość to również rozwijanie możliwości diagnostycznych w szpitalu. To się sprowadza do zakupywania aparatury, sprzętu. To też stwarzanie przyjaznych warunków, w których te świadczenia są udzielane, a więc odświeżanie pomieszczeń, remontowanie, stwarzanie przyjemniejszych warunków oczekiwania na to świadczenie. To wszystko się składa na jakość. Jednym z głównych elementów naszej pracy jest to, aby ta jakość była jak najwyższa, aby pacjent, który przychodzi z problemem, no wychodził zadowolony, wychodził z polepszonym zdrowiem, a żeby proces polepszania tego zdrowia, ratowania tego zdrowia przebiegał jak najbardziej łagodnie względem tego pacjenta i żeby pacjent no, nie czuł się źle w takim miejscu, w którym największe swoje problemy musi załatwiać. To jest wielka sprawa. Proces doskonalenia jakości w placówkach ochrony zdrowia to ogromnie złożony proces, który musimy ciągle doskonalić i ciągle tę jakość zapewniać. Służą temu różnego rodzaju działania, które w placówce przeprowadzamy. Przypomnieć trzeba jednak, że jesteśmy tak ogromną firmą, która udziela kilkaset tysięcy porad i świadczeń medycznych rocznie pacjentom Pomorza, więc proces jest trudny, bo każdy pacjent jest inny. Każdy pacjent ma inne potrzeby, inne przyzwyczajenia, a więc i rozpoznanie jego potrzeb po to, żeby tę jakość zapewnić, to też niełatwa sprawa. Ale działamy cały czas się doskonalimy i staramy się osiągnąć zamierzony cel. Dzisiejsza nagroda na pewno jest pewnego rodzaju sygnałem, że idziemy we właściwą stronę. Złote Laury Pomorskiej Nagrody Jakości stanowi dla nas wszystkich inspirację do dalszego doskonalenia warsztatu pracy, jakości obsługi pacjenta i jakości leczenia. To jest droga, która nigdy się nie kończy, bo nigdy nie można mówić o pełnym sukcesie. Sukces to jest droga nieustannego doskonalenia.
Naszym klasykiem, mistrzem, wzorcem jest nieżyjący, zmarły 3 lata temu, pan profesor Romuald Kolman, który pracował w Politechnice Gdańskiej i on tworzył podwaliny Gdańskiej Nagrody Jakości. W Polsce nie ma naukowca, który nie przeszedłby przez jego ręce, łącznie z mówiącą te słowa. I chcieliśmy uhonorować tę postać, tworząc indywidualną Nagrodę Jakości. I ta indywidualna Nagroda Jakości ma honorować osoby, które w sposób szczególny przyczyniają się do propagowania idei projakościowych. I w tym roku, ze względu na to, że bardzo istotne znaczenie dla zdrowia społeczeństwa Pomorza mają inicjatywy służące doskonaleniu podmiotów leczniczych, wyróżniliśmy panią wicemarszałek. Jakość jest bliska mojemu sercu, również tak jak i ekonomizacja w szpitalach, gdzie w moim wewnętrznym przekonaniu wiele pieniędzy nadal ucieka nam gdzieś i jest marnotrawionych. Im większe jednostki, tym bardziej na to trzeba zwrócić uwagę. Jakość jest związana z klientem, czyli z pacjentem. Ta jakość to jest taka też taka twarda, którą zyskujemy dzięki certyfikatom ISO i to jest w dzisiejszych czasach to jest po prostu warunek. To tylko takie szpitale, które mają certyfikaty, powinny mieć zgodę na prowadzenie działalności. Ale drugą rzeczą niezwykle ważną jest jakość miękka, czyli komunikacja między personelem a pacjentem, pacjentem często trudnym, z jego rodziną też, ale też i komunikacja pomiędzy personelem. I na to wszystko zwracamy uwagę i dlatego powstał nasz pomorski program jakości z grupą roboczą, z audytorami. To jest ciągła praca, to jest tak jak złoto na końcu tęczy. My do tego dążymy, realia obok się zmieniają, w związku z tym to jest ciągłe dostosowywanie się i taka gonitwa za tym złotem.